Podkaz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dniu 19 września 2023 roku Azerbejdżan rozpoczął działania zbrojne na terytorium Górskiego Karabachu. Władze w Baku nazwały to operacją antyterrorystyczną, która zdaniem Azerskiego Ministerstwa Obrony Narodowej ma być odpowiedzią na działania terrorystyczne Armenii. Rozpoczęły się ataki na pozycję Ormian oraz ataki w stronę Stepana Kertu, czyli stolicy górskiego Karabachu. Po upływie doby od rozpoczęcia nowych walk Górski Karabach ogłosił kapitulację. Osiągnięto porozumienie w sprawie wycofania jednostek i personelu wojskowego sił zbrojnych Armenii, rozwiązania i całkowitego rozbrojenia formacji zbrojnych Armii Obrony Górskiego Karabachu oraz wycofania z tego obszaru całego ciężkiego sprzętu i broni. Co ciekawe, rozbrojenie sił ormiańskich w Karabachu i wycofanie wojsk odbywa się w porozumieniu z rosyjskimi siłami pokojowymi stacjonującymi na tym, na tym obszarze. Też trzeba zauważyć, że Górski Karabach, jako enklawa na Kaukazie Południowym, jest zamieszkany przede wszystkim przez Ormian. Żyje tam około 120 tysięcy przedstawicieli tego tego narodu. Trzy lata temu podczas tzw. II wojny karabaskiej Azerbejdżan odbił obszary w Karabachu i jego okolicach. Natomiast to, co obserwujemy obecnie to swego rodzaju taka geopolityczna dogrywka do II wojny karabaskiej, jeżeli chodzi o tę odsłonę nazywaną przez niektórych ekspertów, komentatorów trzecią wojną karabaską, to zginęło co najmniej 27 osób, około 200 zostało, zostało rannych. W trakcie prowadzenia działań zbrojnych przez Azerbejdżan na terenie Górskiego Karabachu w stolicy Armenii, w Erywaniu, rozpoczęły się burzliwe manifestacje o charakterze i antyrządowym, i antyrosyjskim, demonstracje wymierzone przeciwko Premiera Armenii Nikola Paszyniana, któremu zarzuca się bierność i nieudolność na arenie międzynarodowej. No, a jeżeli chodzi o demonstracje o charakterze antyrosyjskim, to tutaj demonstranci zarzucają Rosji bierność, jeżeli chodzi o te siły pokojowe stacjonujące w Górskim Karabachu. Zarzuty są o niedotrzymywanie postanowień z listopada 2020 roku. No też trzeba zauważyć, oczywiście, szerszy, szerszy kontekst i całą politykę, którą prowadzi. Nikol Paszynian. Ten stan zawieszenia wokół Górskiego Karabachu utrzymuje się właśnie od 10 listopada 2020 roku. Druga wojna karabaska. No, tak naprawdę pokazała dużą słabość sił zbrojnych Armenii. Siły ormiańskie zostały wówczas rozbite, a terytorium górskiego Karabachu, takiego para państwa można powiedzieć, nieuznawanego na arenie międzynarodowej, zostało wówczas zmniejszone o około 2 trzecie. Tutaj trzeba oczywiście też o tym wspomnieć, że na terenie górskiego Karabachu yy, żyje około 120 tysięcy Ormian. Tego zawieszenia broni miały pilnować rosyjskie siły pokojowe, no, których kontyngent wynosił do 2000 żołnierzy. Także przebywali tam obserwatorzy tureccy, którzy mieli mandat na 5 lat. Te wpływy Armenii w wyniku II wojny karabaskiej zostały praktycznie ograniczone do, do minimum, natomiast no, Azerbejdżan od samego początku starał się forsować bardzo korzystne dla siebie rozwiązanie tego konfliktu docelowo tak naprawdę mające na celu likwidację odrębności tego parapaństwa. Władze w Baku. Poczynają sobie bardzo śmiało i właściwie od roku 2020 systematycznie rozwijają swoje strefy wpływów właśnie na, na, na terenie Kaukazu Południowego. Widać zresztą także ogromną bierność Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, takich państw jak Francja, chociażby, które jeszcze w czasie I wojny karabaskiej Karabaski miały sporo do powiedzenia w tym regionie świata. Natomiast teraz, mimo tych wszystkich głosów potępienia, jakie płyną w stronę Baku, chociażby ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, czy sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Antonego Blinken, no widać, że to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Tradycyjnie proormiańska Francja też właściwie nie ma tutaj wiele do, do powiedzenia. Natomiast postawa Rosji jest niezwykle ciekawa, też trzeba tutaj podkreślić to, że od chwili, kiedy premierem Armenii został Nikol Paszynian, czyli od 8 maja 2018 roku te relacje między Erywaniem a Moskwą są dość chłodne, dlatego że Nikol Paszynian od samego początku przyjął postawę mocno. Prozachodnią. Zresztą cała kampania wyborcza była bardzo mocno oparta na tych hasłach prozachodnich, na zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi z Unią Europejską, a trzeba oczywiście też wiedzieć, że Armenia jest członkiem ODKB, ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanym często rosyjskim NATO. Widać od samego początku było, że Nikol Paszynian chce rozluźnienia tych więzów z Moskwą, rozluźnienia tego, tego paktu i, i właśnie zbliżenia z Zachodem, co z kolei no, tak naprawdę skutkowało bardzo chłodną postawą Moskwy w trakcie II wojny karabaskiej i to zresztą, ta, ta przegrana przez Armenię wojna spowodowała masowe protesty, oskarżenia o zdradę i tak dalej, i tak dalej, co skutkowało tym, że w kwietniu 2021 roku Paszynian musi Musiał się podać do dymisji. Mimo tego, w przedterminowych wyborach zwycięstwo odniosła partia kontrakt obywatelski, a Paszynian ponownie objął stanowisko premiera no i widać, że obecnie również Moskwa stara się, no mówiąc, mówiąc krótko, przywołać do porządku władzę władze Armenii, chce wyprzeć te, Moskwa chce dąży do wyparcia wpływów zachodnich, na no, to osłabienie paszyniana jest jak najbardziej w ich interesie, stąd taka a nie inna postawa rosyjskich sił pokojowych w Górskim Karabachu. Widać tutaj jak na dłoni, że establishment Armenii, że obecni decydenci tego państwa na czele z Nikolem Paszynianem całkowicie błędnie ocenili procesy geopolityczne zarówno w regionie, jak i na świecie, na czele z tym procesem dominującym, czyli procesem policentryzacji świata. Ta naiwna wiara w to, że uda się zrobić jakiś gwałtowny zwrot czy gest w stronę Stanów Zjednoczonych i osiągnąć tym samym bezpieczeństwo, realne bezpieczeństwo, no, okazała się być po prostu mrzonką. Widać słabnącą hegemonię Stanów Zjednoczonych, widać, że rozpada się na naszych oczach jednobiegunowy świat, że proces policentryzacji świata zdecydowanie premiuje regionalne mocarstwa, no i w tym kontekście. Ta polityka musiała skończyć się po prostu klęską, utratą terytorium, utratą bezpieczeństwa przez naród ormiański w tej części świata. Niewątpliwie także sama pozycja polityczna Nikola Paszyniana jest dzisiaj, jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo niska. Jego zresztą pozycja jako premiera jest bardzo mocno już zagrożona. Ta, ta wiara, ślepa wiara w to zbliżenie z Zachodem, że Unia Europejska czy Stany Zjednoczone mogą realnie oddziaływać na, na Kaukazie Południowym, no tak jak powiedziałem, jest, była całkowicie błędną kalkulacją. Skończyło się nie tylko na utracie terytorium, ale także na ochłodzeniu relacji, relacji z Rosją. Dziękuję Państwu za uwagę.